na foyer Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W dzisiejszym odcinku drugi koncert fortepianowy Rachmaninowa. W tym koncercie znajdują się dwie solówki, które chciałbym zaprezentować. Najpierw oczywiście je zagram, potem chwilę omówię. Pierwsza znajduje się w pierwszej części, to jest ta najbardziej znana, natomiast druga jest mniej oczywista, znajduje się w trzeciej części. Możemy
wybić po prostu ich całkowicie z tempa. I potem jest takich kilka taktów, i pianista też, może jest kilka takich taktów, gdzie po prostu jest zawahanie tego tempa. W związku z powyższym bardzo serdecznie polecam to, żeby po pierwsze mieć to dobrze wyćwiczone i tutaj jest tendencja do tego, żeby przyspieszać. Mamy taką tendencję. Nawet zresztą jak teraz zagrałem, tak czułem, że trochę też właśnie podgoniłem. Dlatego bardzo istotne jest to, żeby te ósemki, które tam są, które występują, dodatkowo podkreślać. Jeszcze je bardziej ja nie chcę powiedzieć dopychać, ale no, żeby je podkreślić, tak? No, to będzie chyba najlepsze słowo po prostu do tego. Właśnie dlatego, żeby nie podgonić ich. Dlatego, ponieważ ta solówka, no, ona jest na tle tam smyczków, które grają tą fugę. Natomiast no, naszym zadaniem jest to, żeby zagrać to naprawdę rytmicznie, idealnie z dyrygentem, ze smyczkami i pozwolić pozostałym muzykom, którzy wchodzą po nas, żeby, no, żeby to po prostu było rytmiczne. I uwierzcie mi, jest to czasami problem. Naprawdę jest to problem, szczególnie jeżeli na przykład pianista gdzieś tam wejdzie trochę za szybko i po prostu może być to takie dosyć mocne załamanie. Dobrze, to jeżeli chodzi o tą solówkę, natomiast ogólnie w całym koncercie Rachmaninowej jest bardzo dużo takich drobnych wejść, które no, ciężko nazwać to solówkami, natomiast są to miejsca, gdzie waltownia jest słyszana. Są to często pojedyncze nuty, gdzieś tam w oktawie dwukreślnej, czasami jakieś droba mała solówka, szczególnie w drugiej części, można takie coś znaleźć, jest tego sporo. I czasami te drobne solówki potrafią być bardziej, nazwijmy to, upierdliwe niż te duże sola. Szczególnie podam jeden przykład. Jest taka solówka, która mi osobiście sprawia najwięcej problemu. Jest to przed numerem 16, dosłownie 8 taktów. Dwa wejścia na F dwukreślne i potem na S dwukreślne z takimi widełkami dynamicznymi. I to jest miejsce, które potrafi się paprać po prostu. To jest miejsce, które potrafi być po prostu bardzo, bardzo upierdliwe, ponieważ jest tak, że zagraliśmy tą solówkę, tą dużą, piękną solówkę, udało się wszystko i schodzi z nas napięcie. Często też mamy ciśnienie podwyższone. I potem nagle przychodzi po kilku, dosłownie kilkunastu taktach, musimy zagrać właśnie takie wejścia, takie dobre, po prostu ładne puknięcia. No niby nic, ale przy tym całym właśnie rozdygotaniu potrafi to miejsce być na przykład bardzo trudne, bo jest to też bardzo słyszalne, no jest to bardzo mocne ściszenie, w związku z powyższym ta waltownia będzie po prostu się przebijać i nawet powinna, ponieważ tam jest taki bardzo fajny efekt muzyczny. W związku z powyższym warto jest właśnie ćwiczyć sobie te takie wejścia na te wyższe nuty i nie odpuszczać jakby, nie pozwalać sobie na odpuszczenie tego napięcia, tak, do samego końca. Ten koncert no, nie jest do samego końca jakby zmusza do tego, żeby być bardzo mocno skoncentrowanym, bardzo skupionym. Każda część ma trochę inne swoje problemy techniczne. W trzeciej to będą właśnie takie szybkie przebiegi, jakieś mocne granie. No i w drugiej części bardziej elastyczne, ciche, tak żeby się też podłożyć pod inne instrumenty. W związku z powyższym no jest to dosyć trudny koncert, ale z drugiej strony oddający ogromną satysfakcję, no, szczególnie ta piękna solówka właśnie z tej pierwszej części. No dobrze. To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.